Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj jestem na planie i za mną jest mnóstwo rzeczy. Będziemy nagrywać dzisiaj parę filmów, ale nie zdradzę wam na razie jeszcze co to jest, ale myślę, że się może się domyślać. To jest studio jeszcze nieprzygotowane, będziemy nad tym pracować. Tutaj z tyłu mamy green screeny, to jest pomalowane taką specjalną farbą po to, żeby coś przy montażu można było nakładać z tyłu. Różne kamery. I działamy. Jestem właśnie w centrum. Idę dzisiaj na event Clarence'a. Jesteśmy już na konferencji, zobaczcie kogo spotkałam. Dzień dobry. Dwie blondyneczki. No. Mam podobny kolor włosów teraz. No. No. Ale ty masz bardzo fajne, jakoś z waszym niego, w sensie używasz jakichś szamponów takich fioletowych? Żeby się nie zło. Ostatnio już nie. Nie, a ty używasz? Ja używam Diany. O, tego, takiego ze siedem. O, no to muszę spróbować. Bo ja to tego Matrixa, takiego z Silver. Wiem. Jest takie ćwiczenie, ja je bardzo często stosuję, dlatego że jak pracujemy przy komputerze, to zazwyczaj maszczynę, tak? Robimy sobie ją w maszczkę. Ojejku, i to jest taka znora. I teraz ja mam taką kumpelę, bo też robiłam badania, mierzyłam tak zwanym urządzeniem NATI. To jest takie urządzenie, które bada nam głębokość zmarszczki. I to taki mój eksperyment zaściankowy, ale rzeczywiście o 5, słuchajcie, milimetrów dziewczynie tylko i wyłącznie dzięki temu ćwiczeniu zmniejszyła się ta zmarszczka. Okazuje się, że kobiety czują się po prostu piękniejsze. Jeżeli poćwiczą, jeżeli mają dla siebie te 10 minut i jeżeli zaaplikują krem, a jeżeli jeszcze jest to krem, który, słuchajcie, ma jakieś aromatyczne walory, no to też jeszcze dochodzi do mózgu właśnie ta serotonina, endorfiny, czyli ogólnie poziom szczęścia. I dlaczego sobie nie podarować tej odrobiny luksusu? Bo my ciągle i tak gonimy. Wszędzie zawsze, Jezu, tu, tak? Zegarek, tu, wszędzie się spieszymy. I tu o to chodzi, że ten wieczór niech będzie nasz. Czyli te 10 minut poćwiczmy sobie, nałóżmy krem i róbmy dalej swoje. Słuchajcie, przykładamy dół dłoni, tu gdzie jest ta lia zmarszczka. I górę dłoni kładziemy na głowie. To jest bardzo ważne, żeby nie robić czegoś takiego, bo to już nie jest ćwiczenie, to już jest nie, no nie. Więc z tej pozycji tak troszeczkę, to jest ten moment pompowania. Nie odrywacie dolnej tutaj partii dłoni, tylko, nie wiem, taki o guzik jak The Voice of Poland. Po prostu chcemy go przycisnąć, ale kompletnie nie odrywamy ręki. I środkowy palec, mniej więcej w kącikach ust, delikatnie rozciągamy, ale to jest naprawdę delikatne rozciągnięcie z racji tego, że jakby tego rozciągnięcia nie było, to nie byłoby oporu. I tak, fuck you. Przepraszam, ale zawsze go używam, dlatego że jest najdłuższy. Delikatnie, o, i to jest ten ruch. Nie zamykamy oczu, ponieważ jeżeli zamkniemy, to tak jakbyśmy miały handlę i dały ją do końca. My musimy w połowie się zatrzymać. Czyli właśnie puszczamy. I słuchajcie, 10 takich powtórzeń wystarczy w zupełności.
Tylko mówię, żeby oddychać, bo czasami panie zapominają o oddechu. Wygładza nam się tutaj wszystko, ale dlaczego jest istotne, żeby robić po kolei ćwiczenia, a nie po łebkach, nie, że tylko sobie zrobić policzki, bo na przykład przy tym ćwiczeniu troszeczkę tu zmarszczyłyśmy, powiedzmy, okolice tam, gdzie się tworzą tak zwane zmarszczki palacza, więc je niwelujemy. Ćwiczenie na Angelinę Jolie, czyli zaciskamy wargi do środka i tym samym pozbywamy się właśnie tych zmarszczek palacza, ale też 5 sekund trzymamy, jeszcze powiększamy sobie dolną wargę. Bo zazwyczaj jesteśmy tak skonstruowane my jako Polki, taką mamy budowę, bo to różnie jest, że zawsze dolna warga będzie większa, tak? Często to są milimetry, ale ona zawsze będzie wedle naszej budowy tak zbudowana. Później czuć zakwasy, normalnie, naprawdę czujecie mięśnie. Wierzcie mi, że jeżeli wykonacie taki prawidłowy face fitness 12, czyli po 2 ćwiczenia na każdą partię, no to niektóre panie Pani Patrycjo, już nie mogę mówić. Proste bardzo ćwiczenie, które możecie wykonać w każdym momencie, bo jest niezależne już od twarzy, bo tak zwany prosty szyi to jest niezależny mięsień, jedyny ewenement, gdzie ćwiczenie możemy sobie robić tylko to. Czyli delikatnie, słuchajcie, tak 60 stopni do góry szyja i taka, jakbyście chciały o na przykład z tej pozycji złapać krople wody, to to robimy w tej pozycji. Pada deszcz, nie, i chcemy, to jest ta żuchwa do przodu, że czujecie tutaj, aż mocno nam się napina. Testuję kremiki. Muszę wam powiedzieć, że pachną przepięknie. W ogóle dostaliśmy dzisiaj też takie wstążki, które pachną różą i kamelią. Obłęd. Obłęd. Nie mogę przestać tego wąchać. A kremy mają bardzo fajne konsystencje. Krem na dzień, krem na noc. Ten krem na noc jest bogatszy. Na dzień jest lżejszy, ale nadal bardzo nawilżający i też świetnie się nadaje jako baza pod makijaż. Jak powinno się aplikować krem? Tak, no generalnie tutaj aplikujemy na ręku, ale to... Wyobraźnię trzeba włączyć, tak, zgadza się. Więc generalnie jeśli chodzi o skórę twarzy... Film instruktor to... Lorenzo. Tak, generalnie jeśli chodzi o twarz, to jest kilka podstawowych zasad. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o w ogóle jakąkolwiek pielęgnację, to musimy ją najpierw rozgrzać w ręku, dlatego że pielęgnacja, która jest zbliżona ciepłotą ciała do naszej własnej, ona będzie lepiej absorbowana. Więc jak już rozgrzejemy sobie krem w dłoniach, to aplikujemy zawsze wtłaczając od góry do dołu, czyli między takimi ruchami, od środka do zewnątrz. I od środka do zewnątrz, od środka do zewnątrz, bo w ten sposób usprawniamy przepływ limfy i de facto wszystkie toksyczne rzeczy, które możemy mieć w naszej skórze, my robimy taki autodrenaż sobie, więc to są naprawdę, to jest coś, co technika, która zabiera kilka minut i nie różni się niczym od takiego, od takiej aplikacji kremu niedbałej, a to jest naprawdę coś, co sprawia, że nasza skóra będzie pięknie wyglądać. Godzina 18:05, a tam byłam na 14:30 i w zasadzie wyszłam pół godziny temu. No, tak fajnie, tak inspirująco. Ja uwielbiam w ogóle te spotkania firmy Clarins, to wiecie, że uwielbiam. Zresztą wiele z was kupiło z mojego polecenia to serum, kremy, tą maseczkę fioletową. Naprawdę te produkty są tak dopracowane. Firma Clarins jest firmą, która zawsze, jeżeli ma rozwiązanie naturalne, które na przykład spełnia wszystkie wymogi i działa tak samo jak to nienaturalne, zawsze skłania się ku temu naturalnemu, eko i w ogóle ten nowy krem, którego była prezentacja, dwa kremy w zasadzie na dzień i na noc, to są kremy, które są zrobione z najwyższej jakości unikalnych roślin, między innymi kangurzej łapy. Świetnie działa też na skórę. Wierzę też ludzi, którzy tam pracują, są świetne kobiety, które mają ogromną wiedzę, ogromną pasję do tego, co robią. Przeglądam sobie teraz werandę country i zobaczcie, jak znalazłam fajne inspiracje na zbliżające się święta. Taki więc to mi się podoba szalenie. Uważam, że to jest rewelacyjny pomysł. A ja nawet mam takie kubeczki, takie słoiczki, tylko trzeba znaleźć dobry drucik i to przyczepić do pazi. To jest fajne. Te jajeczka z rzeżuchą, uminięte taką linką, takim sznurkiem. Też fajnie to wygląda. W ogóle jest dużo takich trendów ze słoiczkami. To jest też ciekawy
bukiet, kompozycja. I tutaj chyba jest jeszcze, o, to są takie moje kolory, ja uwielbiam pastele w takich dekoracjach. Dlatego Wielkanoc jest moim ulubionym świętem, bo pasteli tam nigdy za wiele. To jest też ciekawe. To jest w ogóle z papieru. O, tutaj cień jest. Zobaczcie, zrobione. Lubię takie rzeczy, takie konewki, takie doniczki. O, jajeczka w słoiku. Tutaj jeszcze coś fajnego było. Ten żyrandol mi się nawet podoba. Ciekawy jest. Ale to oczywiście nie każdy lubi taki styl. Jeszcze coś chciałam Wam pokazać. Czy jesteście fankami takiej pościeli, na przykład w kwiat, z niebieskim, czy raczej bez wzorów? Ja mam różnie. Lubię białe, ale podobają mi się też takie niebieskie. Z taką dekoracją jakąś drobną. Ściana z kredy to też jest ciekawe. Już nie każdemu to pasuje. Nie każdego domu. Muszę sobie w ogóle kupić jakieś żelazko i tak przeglądam. Jak macie jakieś rekomendacje, to dajcie znać. A tutaj kawałek kuchni. Tutaj są jeszcze takie ptaszki na gałązki. Pora na zielone. Wygląda to smacznie.